Cześć! Cóż to był za tydzień? Tak wiele się działo, że normalnie nie wiedziałem, co powinno znaleźć się w naszym cyklicznym zestawieniu najciekawszych wieści ze świata technologii fraspc.pl. Ale chyba nie można pominąć wyczynu, jakiego dokonał Robert Lewandowski, strzelając 5 bramek w ciągu 9 minut. Powiecie, hej, ale co to ma wspólnego z technologiami? Osobiście czuję tu jakiś spisek, że mogło to mieć powiązanie z premierą gry FIFA 16, która jest już dostępna również na naszym rynku i być może szefowie EA dokonali jakiegoś cudu, co by o piłce mówiło się na całym świecie. Niemniej jednak plan może okazać się nie tak mało skuteczny, bo jak wynika z raportu opublikowanego przez Broadband Commission for Digital Development, do końca tego roku około 57% ludzkości nie będzie posiadało stałego dostępu do internetu. Szczerze mówiąc, nie sądziłem, że liczba jest tak ogromna. Oczywiście wszystko zależy od warunków ekonomicznych danego kraju, gdyż na obszarach rozwiniętych tylko 20% nie ma możliwości bezpośredniego korzystania z netu, ale już w najbiedniejszych regionach zaledwie niecałe 7% ma pojęcie, czym jest WWW. Co prawda, tacy technologiczni giganci jak Facebook i Google starają się za pomocą nowych technologii dostarczyć internet w tych miejscach, ale zdaniem komisji sprawa jest zdecydowanie bardziej złożona. Na takie problemy jak bieda i dyskryminacja nakłada się bowiem brak planów rządowych na szerokopasmowy internet. Do tego dorzucić należy brak treści w danym języku, co ostatecznie i tak za wiele by nie pomogło z powodu sporego odsetka analfabetyzmu. Chociaż może jednak tak jest lepiej, że część osób będzie dalej żyć w przekonaniu, że internet, podobnie jak łyżka, nie istnieje. Ponieważ najnowsze badania wskazały, że robienie sobie selfie, które później chcemy opublikować na portalach społecznościowych, są bardziej śmiertelne niż spotkanie z rekinem na otwartej wodzie. Haha, już widzę was pukających się w czoło. Ale naprawdę tak jest, ponieważ w bieżącym roku odnotowano zaledwie 8 zgonów spowodowanych przez rekiny, natomiast w kalendarz kopnęło 12 osób, które chciało pochwalić się miejscem, gdzie przebywali w danej chwili. Co ciekawe, najwięcej z nich było właśnie na torach kolejowych, a w tle widoczny był już nadjeżdżający pociąg. Pewnie upload był zbyt wolny i nie zdążyli uciec. Cóż, może na te problemy wypowie się sam wujek Google, który na 29 września zwołał specjalną konferencję, aczkolwiek jej głównym tematem będzie Android Marshmallow. Choć oczywiście wszyscy przewidują zaprezentowanie także Nexusów przygotowanych przez LG, jak również przez Huawei, które rzekomo mają nosić odpowiednio nazwy Nexus 5X oraz Nexus 6P. Aczkolwiek zaskoczenia raczej nie będzie, gdyż w sieci pojawiły się już rendery tychże właśnie słuchawek. Z tego też wynika, że Chińczycy oferują 4 wersje kolorystyczne w metalowej obudowie, która posiada nieco kontrowersyjny, gruby pasek w górnej części tylnego panelu, gdzie znaleźć ma się bliżej nieokreślony aparat. Z tyłu znajdziemy także czytnik linii papilarnych, a z przodu dostrzec możemy głośniki stereo. Jeśli zaś chodzi o specyfikację, to spodziewamy się otrzymać 5,7-calowy panel QHD, procesor Snapdragon 810 i 3 GB pamięci RAM. Natomiast LG opracowało obudowę wykonaną z poliwęglanu i ma ona otaczać panel Full HD o przekątnej 5,2 cala, a we wnętrzu skrywać procesor Snapdragon 808, 2 GB pamięci RAM, 16 GB pamięci na dane, 12,3-megapikselowy aparat tylny, 5-megapikselową kamerkę do selfie oraz akumulator o pojemności 2700 mAh. Niemniej jednak znacznie więcej zainteresowania chyba wzbudza ich smartfon V10, który wyróżnia się przede wszystkim za sprawą niewielkiego dodatkowego wyświetlacza umieszczonego nad głównym ekranem. A jego zadanie to wyświetlać skróty do najpopularniejszych aplikacji, jak dla przykładu aparat. Jednakże uwagę przykuwają także, no właśnie, 2 aparaty frontowe, ale wciąż nieznana jest ich rola. Sama specyfikacja także wgniata w fotel, bo podstawowy 5,7-calowy ekran QHD w połączeniu z 6-rdzeniowym Snapdragonem 808 wspomagany przez 3 GB pamięci RAM to nie przelewki. Pytanie tylko, czy się potwierdzi. Być może już 1 października będzie dana nam się o tym przekonać, kiedy to odbędzie się ich konferencja. Natomiast Xiaomi, jak obiecywał, tak też zrobił i zaprezentował nowy smartfon Mi 4C,
który, uwaga, kosztuje w przeliczeniu na złotówki jakieś 760 PLN-ów za wariant z 2 GB pamięci RAM i 16 na dane. A w przypadku chęci posiadania dwa razy więcej przestrzeni oraz 3 GB pamięci operacyjnej, musimy dorzucić zaledwie 120 zł więcej. Oczywiście w tym miejscu należy wspomnieć jeszcze, że za tak niewiele otrzymamy 5-calowy wyświetlacz Full HD, 6-rdzeniowy procesor Snapdragon 808, baterię o pojemności 3080 mAh, 13-megapikselowy aparat tylny, 5-megapikselową kamerkę przednią, port USB typu C, wsparcie dla technologii Quick Charge 2.0, Dual SIM, łączność LTE oraz port podczerwieni, który ma pozwolić na kontrolę ponad 2000 różnych urządzeń. Nieźle, co? A to nie wszystko, bo do dyspozycji otrzymamy jeszcze Edge Tab, co oznacza tyle, że sprzęt reaguje na stuknięcia w obudowę. I tak podwójne stuknięcie działa jak przycisk wstecz, a pojedyncze w trakcie korzystania z aplikacji i aparatu wykona zdjęcie. Bomba! Natomiast BlackBerry postanowiło rozwiać wszelkie wątpliwości i potwierdzić krążące w sieci plotki o tworzeniu przez nich smartfona na systemie Android, który ostatecznie ma nosić nazwę Priv. Jego debiut przewidziany jest na koniec roku i jak mówi szef firmy, telefon łączyć będzie wszystko co najlepsze z obu światów, czyli funkcjonalność i bezpieczeństwo platformy BlackBerry z szerokim wyborem aplikacji dostępnych na systemie Android. Z przecieków natomiast wiadomo, że smartfon posiadać będzie zakrzywiony na bokach panel, wysuwaną fizyczną klawiaturę QWERTY oraz 18-megapikselowy aparat tylny. No dobra, ale czas jednak poruszyć inny temat, który to poruszył moje serce i zmysły. Dlatego też zaplanowałem sobie urlop na 7 października, aby stanąć w kolejce pod jednym z iSpotów. Gdyż to właśnie tego dnia oficjalnie do sprzedaży zostanie wprowadzony Apple Watch w naszym kraju. No i teraz tylko mam dylemat, który spośród 20 egzemplarzy kupić, a może zdecydować się na 2 lub nawet 3. Gdyż promocyjne ceny bardzo mnie kuszą. Okazuje się bowiem, że te inteligentne zegarki w naszym przepaśnym kraju będą kosztowały od 2750 zł do blisko 5,5 tysiąca PLN-ów. No chyba, że skusimy się na edycję specjalną, to już wtedy musimy zrezygnować z jakiejś lokatki, gdyż będziemy potrzebować marne 47 do 80 tysięcy złotych. Szaleństwo! Niemniej jednak podejrzewam, że tak jak na całym świecie i w Polsce najpopularniejsze będą wersje Sport, gdzie najtańsza opcja jest za 1700 zł. No, jak Apple tak szaleje z cenami, to ja aż boję się pomyśleć, ile będzie kosztował ich elektryczny samochód, który ma zadebiutować w 2019 roku. I to jest już pewne. Wracając jednak do smartwatchy, to ja chyba jednak zdecydowałbym się na nieco tańszą opcję od Pebble, który ujawnił swojego Time Round i jak jego nazwa wskazuje, będzie on posiadał okrągły design mierzący zaledwie 7,5 mm grubości. Wszystko fajnie, tylko szkoda, że sprzęt posiada tak sporą obwódkę wokół wyświetlacza E-Ink, ale myślę, że za $250 można na to przymknąć oko. Ale popsioczyć można na czas działania, który do tej pory był jedną z zalet sprzętów Pebble. Gdyż tu mówimy o zaledwie 2 dniach działania. Choć należy nadmienić, że ładowanie do połowy zajmuje zaledwie kwadrans. Czyli reasumując, może nie jest tak źle. Dobra, i znowu zmieniamy nieco tematykę, choć pozostajemy w świecie sprzętu mobilnego, gdyż NVIDIA udało się upchnąć pełnoprawny układ GeForce GTX 98 do notebookowej formy. I tym samym gracze będą mogli wyposażyć swoje lapki w sprzęt bazujący na architekturze Maxwell z zegarem 1126 MHz i posiadający 2048 procesorów CUDA, 128 jednostek teksturujących oraz 64 rasteryzujące. I tym samym zyskać do 35% wyższą wydajność w stosunku do układu GTX 980M. Co ciekawe, będzie on w pełni odblokowanym laptopowym GPU, co oznacza, że wspierać będzie podkręcanie, a jakby tego było mało, otrzymamy 8 GB pamięci RAM obsługiwanych przez 256-bitową szynę, pracujących z prędkością 7 GHz. Natomiast z przeciwnego obozu docierają informacje, że Radeon R9 380X będzie bazować na układzie Antica XT,
który produkowany jest w 28-nanometrowym procesie technologicznym, a trzeba powiedzieć otwarcie, że Antica to po prostu nowa nazwa dla togi, która wcześniej w wersji Pro trafiła do Radeona R9285 oraz R9380, a teraz w wariancie XT pojawi się w R9380X. Czyli krótko mówiąc, AMD zmienia chyba branżę na food trucki i będzie odgrzewać zawodowo kotlety. Niemniej jednak sprzęt ma oferować 2048 procesorów strumieniowych, 128 jednostek TMU i 21 ROP, a taktowanie rdzenia wynosić ma pomiędzy 1000 a 1100 MHz. Do tego 4 GB pamięci RAM na 256-bitowym interfejsie o taktowaniu w granicach 6000 MHz i cenie $250. Czyli może okazać się, że ten model ma szansę na zdobycie rynku, gdyż w tym przedziale cenowym nie ma odpowiedniego konkurenta. No a my pozostajemy przy AMD, ponieważ z nieoficjalnych źródeł wynika, że czerwoni postanowili zlecić produkcję swoich mocno wyczekiwanych procesorów Zen firmie TSMC, która posłużyć ma się w tym wypadku swoim 16-nanometrowym procesem technologicznym FinFET. Ten ruch czerwonych wynikać ma z obaw koncernu o stan 14-nanometrowego procesu swojego drugiego partnera, czyli GlobalFoundries, które to już nieraz w historii zaliczyło spory poślizg w produkcjach, a to sprawiło, że AMD zaliczyło wtopy z premierami swoich nowych układów. A więc może to i dobrze obrana polityka. Okej, teraz czas nieco powiedzieć o grach i zaczniemy od konferencji Oculus Connect 2, na której zaprezentowano gry przeznaczone do wykorzystania w wirtualnej rzeczywistości, gdzie największą niespodzianką okazała się być nowa produkcja Epic Games, czyli twórców silnika Unreal oraz serii Gears of War, którzy to pokazali Bullet Train. Co ciekawe, wykorzystuje on dwa kontrolery ruchowe, które posłużą do podniesienia broni, strzelania czy interakcji z otoczeniem. Sama gra to nic wyszukanego, od piw-paw na silniku Unreal Engine 4. Oprócz tego pokazano jeszcze kilka innych tytułów, w tym m.in. Zaginięcie Ethana Cartera czy Minecrafta. A skoro już poruszyliśmy temat swobody, to chciałbym przy tej okazji wspomnieć o nowej funkcji Facebooka, który to doczekał się wsparcia dla filmów 360. Co raczej nie jest zaskakujące, biorąc pod uwagę, że to firma Zuckerberga jest w posiadaniu Oculusa. Co ważne jednak, to że przy tej okazji można oglądać pewien materiał promujący nadchodzącego filmu Star Wars Przebudzenie Mocy, w którym to możemy podziwiać panoramę pustymi Jakku spędzącego ścigacza. A no, skoro już mowa o Gwiezdnych Wojnach, to znamy oficjalną datę otwartej bety nadciągającego Battlefronta, która ma ruszyć już 8 października i potrwa do 12. A udział w tej zabawie będzie mógł wziąć każdy. Ja nie mogę się doczekać. Mogę także uspokoić osoby, które ostatnio dostały palpitacji serca po tym, jak internet położył krzyżyk na Konami. Na szczęście głos w tej sprawie zajął sam producent, tłumacząc, że nie zamierzają oni porzucać marki Metal Gear Solid, Silent Hill i całej reszty, choć sami nie zaprzeczają rozszerzenia swojej działalności na rynek smartfonów, co chyba jest raczej dobrą nowiną. Niestety mam też smutną informację dla tych, którzy chcieli jeszcze w tym roku wcielić się w rolę cichego zabójcy z kodem kreskowym na potylicy, gdyż deweloper uznał, że do grudnia nie jest w stanie się wyrobić i przekłada premierę na marzec przyszłego roku. Niestety ta decyzja nie ma wpływu na wcześniej obrany model dystrybucji, który będzie oddawany do użytku graczom po kawałku w różnych odstępach czasowych. Natomiast Alicja Bachleda-Curuś chyba zupełnie przypadkiem w telewizji śniadaniowej wyjawiła światu, że powstaje nowy Wolfenstein, bo jak stwierdziła, kontynuuje ona właśnie pracę nad realizacją gry, w której w pierwszej części brała już udział. A jeśli nie wiecie, o czym mowa, to właśnie ona użyczyła głosu Annie Oliwie, czyli jednej z głównych bohaterek gry Wolfenstein The New Order. Niestety efektów jej pracy nie można spodziewać się zbyt szybko, bo najwcześniej za 2 lata. No i tym polskim akcentem kończymy nasze wideo newsy, ale pamiętajcie o łapkach w górę. A jeśli nie chcecie przegapić kolejnego odcinka, to subskrybujcie. A tymczasem ja mówię wam już, to do miłego.